40-stopniowy upał. Prezentacja zawodników, uczestników 21. finału Mistrzostw Polski Par Klubowych. Oto uczestnicy tych dzisiejszych zawodów, które zapowiadają się wręcz rewelacyjnie. Pary Polonii, Jutrzenka, Bydgoszcz. Z numerem 7 finalista indywidualnych Mistrzostw Świata Seniorów Tomasz Golob. Numer 8. Jego starszy brat Jacek Golob, a rezerwowym w ekipie aktualnych jeszcze Mistrzów Polski Par Klubowych będzie Waldemar Cieślewicz. Teraz już według numerów startowych. Numer 1 starszy z braci Rępałów Jacek Rępała. Numer 2 nowo kreowany młodzieżowy indywidualny mistrz Polski Grzegorz Rępała, a rezerwowym w drużynie Tarnowskich Jaskółek będzie także nowo kreowany wicemistrz Polski Mirosław Cierniak. Kolejna para to ci, którzy zdobyli awans na zielonogórskim torze. Numer 3 Sławomir Drabik, numer 4 Janusz Stachyra i numer 16 jako rezerwowy Dariusz Rachwalik to para włókniarza Częstochowa. Kolejna para to reprezentanci drużynowych mistrzów Polski. Numer 5 Wojciech Załuski, numer 6 Dariusz Śledź i rezerwowy z numerem 17 Piotr Baron, czyli para Sparty Polsat Wrocław. Kolejna para, którą ujrzymy dziś tutaj na Leszczyńskim Torze, to numer 9 finalista indywidualnych mistrzostw świata. Wystartuje w Wojens Piotr Świst, numer 10 Ryszard Franczyszyn i rezerwowy z numerem 19 Piotr Paluch, czyli para naszych sąsiadów z Zamiedzi Stali Brunat Gorzów. Parę gospodarzy tworzą numer 11, rezerwowy na finał indywidualnych mistrzostw świata w Wojens Roman Jankowski. Z numerem 12 wystartuje Adam Łabęcki, a rezerwowym wśród gospodarzy będzie Dariusz Łowicki, który miał tak niefortunny wypadek podczas eliminacji właśnie Mistrzostw Polski Par Klubowych rozgrywanych w Zielonej Górze. I na zakończenie z numerami 13, 14 i 21 zielonogórzanie. Numer 13 w ekipie zielonogórskiej Andrzej Huszcza. Z nim w parze jeździć będzie z numerem 14 Jarosław Szymkowiak, a rezerwowym będzie 18-latek z numerem 21 Grzegorz Walasek. Przypomnę, że zielonogórzanie bronią tytułu wicemistrzów Polski par klubowych zdobytego przed rokiem w Grudziądzu. Tak więc już, tak jak wspominałem na początku, ta 14 zawodników, a właściwie 21 zawodników tworzą tak zaawansowaną i tak niesamowitą grupę żużlowców, że na pewno będziemy mogli oczekiwać tutaj ogromnych, ogromnych emocji. Kto zostanie mistrzem Polski par klubowych? Większość fachowców, kibiców twierdzi, iż para Polonii Bydgoszcz. Czy tak się stanie? O tym zadecydują 21 wyścigów. W kasku żółtym Tomasz Golob, w kasku białym Jacek Golob, czyli obrońcy tytułu mistrzów Polski par klubowych przed roku walczonego w Grudziądzu. Ich rywalami w tym drugim wyścigu będą w kasku czerwonym Wojciech Załuski i w niebieskim Dariusz Śledź. Kto najlepiej? Tomasz Golob! Tomasz Golob, ale tam walczy Wojciech Załuski. Wojciech Załuski, Tomasz Golob pierwszy, za nim Wojciech Załuski. O, teraz Wojciech Załuski atakuje Tomasza Goloba. Tomasz Golob czy Wojciech Załuski? Tomasz Golob, ale za Tomaszem Golobem, Wojciechem Załuskim trwa piekielna walka o trzecią pozycję. Tomasz Golob prowadzi, za nim bardzo blisko Wojciech Załuski. Trzeci jedzie Jacek Golob, poradził sobie teraz już z Dariuszem Śledziem. Dariusz Śledź ma dużą stratę do jadącego na trzeciej pozycji Jacka Goloba. Na pewno Jacek Golob teraz będzie atakował Wojciecha Załuskiego. Prowadzi Tomasz Golob, nie ogląda się. Znakomicie wystartował, próbował mu zagrozić na łuku. Tam Wojciech Załuski, ale teraz widzę, że Tomasz Golob hamuje wyścig. Próbuje zatrzymać Wojciecha Załuskiego tak, aby Jacek Golob mógł wyprzedzić popularnego Wojtule. Tomasz Golob, ostatnie okrążenie już tego wyścigu. No, oglądamy bardzo, bardzo interesującą walkę. Czy teraz przytrzyma Tomasz Golob Wojciecha Załuskiego? Atakuje po zewnętrznej Jacek Golob. Jednak nie, 4-2, tylko 4-2 dla pary Polonii Bydgoszcz. No była to typowa jazda parą. Zwyciężył po pięknej jeździe Tomasz Golob. Dwa punkty zdobywa Wojciech Załuski, jeden punkt Jacek Golob. Teraz jakieś wskazówki przekazuje Tomek Jackowi, a bez punktu Dariusz Śledź. Tak.
Oczywiście wystartuje w parze ze swoim starszym bratem Jackiem, a rywalami bydgoszczan będą gozowianie. W kasku żółtym Piotr Świst i w kasku białym Ryszard Franczyszyn. W takich zawodach jak finał Mistrzostw Polski i par klubowych każdy wyścig jest bardzo ważny. Tym bardziej ważny dla gozowian, jeśli pierwszy przegrało się w stosunku 1:5. Piotr Świst, ale potem tętnej wychodzi na prowadzenie Jacek Golob, pierwszy, drugi Świst, trzeci Franczyszyn, a stawkę zamyka Tomasz Golob. To ogromna sensacja, będziemy na pewno oczekiwać. Oglądali bardzo interesujący wyścig, teraz wypchnął Tomasz Golob Ryszarda Franczyszyna. Ryszard Franczyszyn podjechał pod wieżyczkę, pokazał sędziemu Romanowi Chyładze, że coś tutaj jednak nie fair jeździ Tomasz Golob. Sędzia nakazał jazdę dalej, nie przerywa wyścigu, prowadzi Jacek Golob. Drugi Piotr Świst, trzeci Tomasz Golob. Ci zawodnicy na drugiej i trzeciej pozycji, o tym nie muszę Państwu przypominać, to finaliści indywidualnych Mistrzostw Świata. Wystartują za 3 tygodnie w Wojens, będą walczyć o tytuł indywidualnego Mistrzostw Świata. Prowadzi Jacek Golob. Zbliża się teraz Tomasz Golob do Piotra Śwista, będzie próbował atakować po zewnętrznej. Ale to już ostatnie okrążenie, chyba nic się nie zmieni, choć jeszcze ostatni łuk. Zwycięży Jacek Golob, próbuje desperacki atakiem wystrzelić Śwista, Tomasz Golob nie da rady. No, znakomite emocje, słyszą Państwo gwizdy leszczyńskiej, nie tylko leszczyńskiej publiczności. Tak właśnie jest oceniona jazda Tomasza Goloba. No nie było to fair. Ciekawe jaka będzie decyzja sędziego pana Romana Cheładze z Torunia, głównego arbitra dzisiejszych zawodów. Jedno jest pewne, zwyciężył Jacek Golob. Dla niego 3 punkty, 2 punkty Piotr Świst, 1 Tomasz Golob, bez punktu Ryszard Franczyszyn. W sumie 4 punkty dla bydgoskiej Polonii, 2 dla Stali Brunat Gorzów. Czerwony Tomasz Golob, kask biały Janusz Stachyra. Kask niebieski Jacek Golob i kask żółty Sławomir Drabi. Para włókniarza skorzystała z przepisu obowiązującego w Mistrzostwach Polski par klubowych o zamianie pól startowych. Takiej możliwości nie ma w lidze, ale jest w zawodach Mistrzostw Polski par klubowych. 9 wyścig Polonia kontra Włókniarz Częstochowa. Znakomity start bydgoszczan. Tomasz Golob, Jacek Golob, a później częstochowianie. Oj, ciasno tam było na wyjściu z pierwszego łuku. Wydawało się, że Janusz Stachyra zahaczył Tomasza Goloba swoim motocyklem. Nic na szczęście takiego się nie stało i na podwójnym prowadzeniu bydgoszczanie. Jacek Golob jako pierwszy, za nim Tomasz Golob, trzeci Janusz Stachyra, zupełnie nie liczy się Sławomir Drawik. Chyba będziemy mieli jeden z niewielu w dniu dzisiejszym wyścigu bez historii, para Golobów broniąca tytułu Mistrzów Polski zdobytego, jak już wspominałem, przed rokiem na torze GKM-u Grudziądz. Pewnie jedzie po 5 punktów. Przypomnę, że dotychczas bydgoszczanie zdobyli tych punktów 8. 2 razy zwyciężając 4-2, a teraz podwójne zwycięstwo braci Golobów. 3 punkty Jacek Golob, 2 punkty Tomasz Golob. No nie są tutaj nagradzani w Lesznie brawami, ale myślę, że zasłużył sobie na to w poprzednich 2 wyścigach Tomasz Golob. 5 punktów Polonia Jutrzenka Bydgoszcz. W sumie bydgoszczanie po 3 startach mają tych punktów 13. Jedyny punkt dla barw Włókniarza Częstochowa zdobywa Janusz Stachyra, bez punktu Sławomir Drabik. Włókniarze są zdecydowanie na ostatniej pozycji. W 3 startach zdobyli tylko 3 punkty. Pary Sołówki Morawski i Polonia Bydgoszcz spotkają się w wyścigu 14. Kask czerwony Andrzej Huszcza, kask żółty Tomasz Golob, kask niebieski Jarosław Szymkowiak i kask biały Jacek Golob. Na ten wyścig czekają wszyscy. Andrzej Huszcza. 3 starty, 3 zwycięstwa. Bezsprzecznie, jak dotychczas, jest pierwszoplanową postacią dzisiejszych zawodów. Czy znajdzie receptę na braci Golobów? Za chwilę skończy się przekonamy. Huszcza, bracia Golobowie, Szymkowiak. Znakomity start Tomasza Goloba, ale nie! Andrzej Huszcza! Jarosław Szymkowiak wyjdzie po zewnętrznej. Jarosław Szymkowiak zamknięty tam przez Tomasza Goloba. Oj, proszę Państwa, co się tam działo na tym torze? Wydawało się, że Andrzej Huszcza odepchnięty przez Tomasza Goloba. Prowadzi Tomasz Golob, za nim
Jacek Golob na podwójnym prowadzeniu. Bracia Golobowie, gwizdy nie tylko leszczyńskiej publiczności, bo chyba nie wszystko tam było fair. Nie o to tutaj tym kibicom zgromadzonym na stadionie imienia Alfreda Smoczyka chodzi. Nie o walkę, po prostu nie fair, a taką zaprezentowali w tym wyścigu bydgoszczanie. Może nie jestem obiektywny, bo jestem po prostu, przyznam szczerze, za zielonogórzanami, ale naprawdę bracia Golobowie nie jeżdżą czysto. Prowadzą podwójnie, może dziś zostaną, czego im oczywiście życzę, że każdemu z zawodników w każdej parze mistrzami Polski, ale jeżeli podniesie się jakaś krytyka, ktoś skrytykuje Golobów, to po prostu będzie miał chyba rację. Teraz próbował zaatakować Andrzej Kuszca. Słyszą Państwo, jak zostało przyjęte zwycięstwo Golobów. Ale Andrzej Kuszca jest człowiekiem po prostu fair. Podziękował za jazdę. No cóż, tak niektórzy jeżdżą, on musiał przełknąć teraz gorycz porażki. 5 punktów bydgoszczanie zwyciężył Tomasz Golob, 2 punkty Jacek Golob, 5 dla bydgoszczan. W sumie bydgoszczanie tych punktów mają już 18, tylko 1 punkt dla zielonogórzan. Andrzej Kuszca zdobył ten punkt, bez punktu Jarosław Szymkowiak. Planowałem, iż zapowiem go, że wystartują bracia Rempałowie kontra bracia Golobowie. Tak się nie stanie ze względu na to, że w miejsce Jacka Rempały startuje rezerwowy pary Tarnowskiej Unii Mirosław Cierniak. Jego partnerem w parze jest Grzegorz Rempała, a ze strony Polonii Bydgoszcz bez zmian. Kask czerwony Tomasz Golob, kask niebieski Jacek Golob. W przypadku zwycięstwa pary bydgoskiej 5-1 będą oni mieli 23 punkty. Ale czy tak będzie, za chwilę się przekonamy. Znakomicie wystartowali bracia Golobowie. Tomasz i Jacek tam próbuje zaatakować Mirosław Cierniak. On wychodzi na prowadzenie. Mirosław Cierniak teraz atakuje tam Grzegorz Rempała. Mirosław Cierniak kontra Tomasz Golob. Mirosław Cierniak na czele. Próbuje teraz atakować Tomasz Golob po wewnętrznej. Po zewnętrznej tam jedzie Mirosław Cierniak. I znowu bardzo ostro zaatakował Tomasz Golob. I już teraz słyszę gwizdy na leszczyńskim stadionie. No cóż, no jest to żużel, ale to chyba nie tak. A teraz Tebek ma motocykla Grzegorz Rempała. Złapał po prostu gumę. Jacek Golob atakuje, wychodzi na drugą pozycję. Próbował tam hamować jazdę Mirosława Cierniaka Tomasz Golob. Udało mu się to i na podwójnym prowadzeniu bracia Golobowie. Jacek i Tomasz nie kontynuuje już jazdy. Grzegorz Rempała znakomicie jedzie. Mirosław Cierniak próbuje za wszelką cenę rozdzielić parę Golobów. Jednak Golobowie zdobywają 5 punktów w tym wyścigu i są coraz bliżej obrony tytułu mistrzów Polski par klubowych. No słyszą Państwo reakcje leszczyńskie, nie tylko leszczyńskiej publiczności, ale o tym już dzisiaj i o jeździe pary Golobów mówiłem. 3 punkty zdobywa Jacek Golob, 2 punkty Tomasz Golob, w sumie 5 dla pary bydgoskiej Polonii. Bydgoszczanie po 5 swoich startach mają 23 punkty. 1 punkt zdobywa Mirosław Cierniak dla pary Unii Tarnów i Tarnowianie kończą dzisiejsze zawody, bo był to ich ostatni start z dorobkiem 13 punktów, a defekt, przypomnę, motocykla miał Grzegorz Rempała.